Szczęść Boże, witam Cię, Marek Woś z podcastu o Nowennie Pompejańskiej. Dzisiaj mam dla Ciebie świadectwo z naszego czasopisma Królowa Różańca Świętego i myślę, że tego rodzaju świadectwa odpowiadają na wątpliwości bardzo wielu osób. Dlaczego? Ponieważ niektórzy odmawiają Nowennę Pompejańską, czekają na łaski i nie widzą tego rozwiązania. Niektórzy mają tak, mieliśmy takie świadectwa, że w dniu zakończenia części błagalnej nowenny pompejańskiej otrzymują łaskę. Kiedyś było świadectwo osoby, która pisała o tym, że przez długi czas poszukiwała pracy. Nie mogła znaleźć i zaczęła odmawiać nowennę pompejańską. I odmówiła część błagalną i przez ten czas trwania nowenny, przez 27 dni, nieustannie wysyłała aplikację i nikt nie odpowiadał. I wtedy, kiedy skończyła ostatnie Zdrowaś Maryjo, kiedy zamknęła ostatnie modlitwy części błagalnej, kiedy przeżegnała się, zaczęła płakać i zwątpiła w to, że ta jej modlitwa ma sens. Dokładnie w tym samym momencie zadzwonił telefon z ofertą pracy. W tym momencie, kiedy zwątpiła, Bóg dał jej znak swojej obecności, bo to była praca, którą sobie wymarzyła, najlepsza dla niej. I chociaż latami szukała pracy, wysyłała CV-ki, prosiła, modliła się, to jednak ten element jeszcze, można powiedzieć, jej magicznego myślenia musiał zostać zdławiony. Dlatego Pan Bóg dopuścił to zwątpienie, aby zrozumiała, że wszystko zależy od Niego, a nasza modlitwa jest tylko takim, można powiedzieć, szlakiem prowadzącym do Boga. Musimy dać Mu pole do manewru. Musimy polegać na Nim, a nie na sobie. I w podobnym tonie jest świadectwo Sylwii, która napisała list pod tytułem Otrzymane łaski po czasie. Pisze tak. Odmówiłam w swoim życiu kilka nowen pompejańskich, około 6-7, a teraz jestem w trakcie mówienia kolejnej. Początkowo modliłam się o łaskę zostania mamą. Po 2 nowennach pompejańskich odmówionych w tej intencji nadal nie byłam w ciąży. Nie zdrażałam się. Modliłam się dalej i rozpoczęłam modlitwę w innej intencji. Podczas odmawiania tejże nowenny dowiedziałam się, że jestem w ciąży. Nie był to dla mnie łatwy czas, ponieważ różne problemy zdrowotne dawały znać o sobie. Byłam kłębkiem nerwów i cały czas modliłam się, odmawiając jedną nowennę po drugiej, wszystkie w intencji pomyślnego rozwiązania. Ciążę donosiłam, to była intencja jednej z odmawianych przeze mnie nowen i urodziłam zdrowego synka, co było otrzymaną kolejną łaską. Pomimo trudnego porodu bardzo szybko doszłam do siebie. Chciałabym zwrócić uwagę, iż nie zawsze bezpośrednio po ukończonej nowennie otrzymywałam łaskę. Często było tak, iż otrzymywałam w trakcie odmawiania łaski, o które zupełnie nie prosiłam. Natomiast te intencje, o które tak mocno się modliłam, spełniły się nieco później. Dlatego zachęcam wszystkich, by nie traktować nowenny pompejańskiej jak magicznej różdżki. Ona tak nie działa. Trzeba nie poddawać się i modlić się wytrwale i doceniać każdą otrzymaną w tym czasie łaskę. Tak kończy swoje świadectwo Sylwia. Dziękujemy Ci za nie. Można powiedzieć, że mogłabyś wiele tych słów ująć w jednym słowie. Zaufanie. Odmawiając nowennę pompejańską, ufajmy, że Bóg rozwiąże daną sytuację w najbardziej optymalny dla nas sposób. Że to nie jest magiczna różdżka, że mówimy, chcemy mieć teraz to czy tamto, 27 dni, jest i później wystarczy podziękować. Bóg da nam najbardziej optymalne rozwiązania, które być może będą przekraczać naszą wyobraźnię, które może będą zaskakujące, które może będą w innym czasie, niż byśmy chcieli. I tak bardzo ważne jest to, co pisze Sylwia. Trzeba doceniać każdą otrzymaną w tym czasie łaskę. Bądźmy na to gotowi. Otwórzmy się na łaski od Boga. Bądźmy też za nie wdzięczni. Za wszystko dziękujmy naszemu Stwórcy. Wierzmy, że droga, którą On nas prowadzi, jest drogą najlepszą. Dziękuję Ci za poświęcony czas. Jeśli masz swoje przemyślenia, swoje świadectwo,
koniecznie przyślij je na naszą stronę pompejańska.rosymaria.pl lub napisz świadectwo na adres świadectwa@krolowa.pl. Bardzo Ci dziękuję i serdecznie pozdrawiam. Marek Woś z czasopisma Królowa Różańca Świętego. Do usłyszenia.